Dzisiaj dorabiamy kolejną część, a będzie to nasza belka wzmacniająca. Ta-dam! A długo myśleliśmy, jak ją dorobić. I wczoraj udało nam się kupić taką oto belkę. No i z tego będziemy próbować stworzyć naszą część. Nie będziemy. Czekajcie. Ja ją muszę naprostować. Nie będziemy, tylko ty będziesz. No czemu tak? Ja wczoraj robiłam. Wczoraj robiłam, to dzisiaj już nie będziesz, tak? Nie. Znacie ten kawał? Poszedł Jasiu do szkoły, pierwszy dzień, do pierwszej klasy, przychodzi potem ze szkoły i tata się pyta: Jasiu, jak tam w szkole było? A Jasiu mówi: fajnie, tato, wiesz, ale jutro będę musiał jeszcze raz iść, bo pani nam jeszcze wszystkiego nie powiedziała. Normalnie Karol byłby z ciebie dumny. To jest. Słuchajcie, jest to inaczej. Mamy ten nasz tutaj profil. To jest ta nasza belka wzmacniająca. I teraz ona jest zrobiona z blachy jedynki. No jest to miękkie, zobaczcie, to się wszystko wygina. I my będziemy troszeczkę konstrukcję tego samochodu zmieniać, no bo będziemy. Na pewno go nie osłabię, ale w razie czego pomyślałem sobie, że nie chcę z blachy jedynki, tylko chcę coś grubszego, bardziej stabilnego. I szukałem, no mówię, myślałem, że to dorobię z blachy sam, ale mówię, kurde, tak sobie wpadłem na pomysł, poszedłem do sklepu budowlanego i kupiłem taki słupek. I to jest blacha, półtorówka. Proszę bardzo, to jest słupek o przekroju prostokątnym. O, moment. Będzie zagadka. Będzie grubo, uwaga, będzie grubo. Słuchajcie, profile, czekajcie. Profile metalowe. Jak się to nazywa? Jak macie profil taki, to się nazywa C-profil. Przynajmniej w Niemczech. Ja tak tłumaczę, nie wiem jak w Polsce, nieważne, ale podejrzewam, że to samo będzie. Jeżeli jest taki profil, to jest profil U. Jeżeli jest profil tak, to jest, nie wiem, profil kwadratowy, prostokątny, rura kwadratowa, zamknięta, nieważne, coś takiego. A teraz zagadka. Co to jest za profil? Jak on ma tak. Jak się nazywa tego typu profil? Kto wie, niech pisze w komentarzach, a damy coś do wygrania? Pozdrowimy ich. Nie, dobra, damy wam coś do wygrania. Co będzie do wygrania, zobaczcie na końcu odcinka. Coś fajnego wam wymyślę. Na pewno będzie coś do wygrania. Także piszcie w komentarzach, kto wie, pierwszy komentarz, prawidłową nazwę, nie jakiś tam chyba to, tylko prawidłowa nazwa, jaki to jest rodzaj profilu, wygrywa. Na końcu odcinka dowiecie się co. No, zobaczymy, czy zgadną. Ja w nich wierzę. Dobra, także. Masz. Baw się. A zobaczcie, to fajnie, bo są już dziury porobione. Przypadkowo, ale jak my to damy tak na dół, to będziemy mieli fajne otwory, żeby woda miała jak wyciekać. I już jest ocynkowane. Już prawie gotowe, nie? Także musimy tylko tak, tylną ściankę wyciąć, przeciąć ją na pół, dorobić uchwyty, żebyśmy mieli nasz profil. I dzisiaj tego nie wspomnimy, bo wiadomo, to wszystko trzeba porobić. No ale już będziemy mieli kolejną robotę gotową. A, pochwal się jeszcze czymś, bo przecież malowała tam, Basia coś malowała, chodź ci wam pokażę. Co ja malowałam? Rurę! Ach, rura! Rura, robiliśmy... Ale nie mamy rury. Jest rura, wszystko jest. Czekaj. Kupiliśmy rurę taką specjalistyczną do filtra, do snorkela. To jest taka specjalistyczna rura klozetowa. Słuchajcie, nie ma, naprawdę. Jest oczywiście. My mamy tutaj snorkela Safari. I ten snorkel Safari, rura do tego, kosztuje tyle co pół auta. Także mówię, nie, tak nie będzie. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy tego nie przerobili. I mamy inną rurę. Po pierwsze kolor, no jest dziadostwo, taki szary kolor, niepasujący. Także idziemy, ja wam pokażę, a może czekaj, Basia przyniesie może. Tak, poszła, po to przyniesie.
Patrzcie, jak ja ameliniom. Mamy filtr, obudowę filtra, filtr oczywiście też jest przerobione wszystko i teraz jest ta rura klozetowa. Proszę bardzo. No jest różnica, nie? Porównanie. Ta jest pomalowana. To jest gumowe, jakieś tam PVC czy co to jest. I teraz mamy kolejną zagadkę. Czym pomalować taką rurę gumową, aby to się trzymało? Wiesz? Pisz w komentarzach. To jest bez nagród, bo to by było za łatwe dla was. Ale wiesz, to masz satysfakcję. I słuchajcie, dorobiłem tutaj, bo czego brakowało? Brakowało mi tutaj takiego uchwytu. To dziadostwo jest ciężko dokupić. Widziałem tam od Mercedesów takie. Ciężko to dokupić naprawdę. Od Mercedesa, ale też trochę inne było. I dorobiłem, proszę bardzo. Zajęło mi to wczoraj pół godziny. Jestem z siebie bardzo dumny. Działa, działa. Pies z kulawą nogą się nie skapnie, że jest inna. Tym bardziej, że to będzie tak pod spodem. Pięknie jest. Oczywiście, żeby rurę dopasować, trzeba było przerobić wszystko tutaj. Także no je, było roboty. Tu mamy wejście snorkela i już wam pokażę mniej więcej o co chodzi. Ponieważ my mamy snorkela. Łopla! Będzie widać, będzie widać. Zobaczcie. To jest snorkel Safari, oczywiście od Land Rovera Discovery pierwszej generacji, ale od diesla. A to jest benzyna. Od benzyny musiałby iść dotąd. Taki baton długi. Ja kupiłem go okazyjnie używanego, ale do diesla. I powiem wam szczerze, mi się bardziej ten do diesla, ten krótszy podoba, bo ten baton tutaj to mi tak, nieważne. No ale to wszystko trzeba było oczywiście przerabiać. A że my i tak tą cewkę przerabiamy, i tak pojemnik na wspomaganie, na płyn wspomagania przerabiamy, i tutaj wszystko robimy inaczej, poprawiamy fabrykę, no to przerobiliśmy sobie to wszystko. I zobaczcie, ta rura została oczywiście na ciepło zmiażdżona, powyginana tak, żeby była fajny kształt, już miała delikatnie paluszkiem się wygina, ona była, jest bardzo twarda, także ona ma swoją formę i to będzie sobie szło tak leciutko, tu będzie się wyginało i tu będzie sobie wchodziło w naszego filtra, cak, cak. Jeszcze trochę świeża farba, nie chcę tego tak, ale to będzie tak, tak mniej więcej wyglądało. O, czekajcie. Nigdy nie jest tak łatwo, jakby się chciało. Mówię, że wygiąłem to na ciepło i dzięki temu forma się trzyma tylko w jedną stronę. Ale to o to chodziło, nie? O, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Inaczej by nam się klapa nie zamknęła, także trzeba było... O. I tak to będzie wyglądało. Uchwyty pod filtr również będą zmienione. Także wszystko w trakcie. I tutaj trzeba było to zmiażdżyć, bo inaczej by nam się klapa nie zamknęła. Można byłoby to zrobić oczywiście inaczej, ale my tutaj mamy drugi akumulator. Ponieważ ten samochód będzie miał też drugi akumulator, bo będzie miał jakąś tam lodówkę, dodatkowe kompresory, wyciągarkę, akumulator drugi w terenówce jest bardzo potrzebny. Bardzo. Oczywiście musisz mieć do tego silniejszy alternator, ale to już jest inny temat na bajkę. Dobra, koniec pierdu. Baśka do roboty. Ja też. Jest. Ja idę Mercedesa szlifować, tam mam. A ty tu. Jak to mówią po niemiecku? Jala, jala. Najpierw odmierzamy sobie długość naszej belki. Ma być 114 metrów. Centymetrów. I Sylwek, pomóż, gdzie jest metr, gdzie jest pisak, gdzie jest pisak? Masz, bo się zabijesz. Przecież pomiar belki to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Nie. Przynieście okulary. Nie na oko, to nie na oko, wiesz? Ty nie na oko. Ja mogę na oko, a ty na oko nie rób. Tak, co szlem na się gdzieś tutaj. Jesteś pewna, tak? A, Tasia! Teraz tak, no. Dobra. Mocujesz wimadło.
A idę ci po szlifierkę. Się skaleczyłem. Wiecie o co? O tą osłonę, która służy do tego, żeby się nie skaleczać. Chciałem odkręcić i uderzyłem się tu w palec. Nienawidzę tych osłon. Gdybym ja to chciał, to bym to robił bez osłony, no ale Basia niech ma osłonę, bo niech ma. Ona jest ręcistka, wiecie, już na 100% jest na ten uszczerbek na zdrowiu, już więcej się nie da, także lepiej, żeby się nie skaleczała. No bo co powie lekarz? Pani, co ja pani mogę powiedzieć? Pani już ma maks. Jest pani ręcistka i... Znaczy jeszcze nie jest ręcistka, ale będzie ręcistka. To już po chopie. Ręcistka to już po chopie. Życie. A jakie parodie prawa są w Niemczech, wiecie? Ha! Ręcista, przepraszam, nie ręcista, jak ktoś ma 100%, może nie, w Niemczech to nie są procenty, w Niemczech to są stopnie. 100 stopni uszczerbku na zdrowiu, czyli że maksa. A potem są literki, czyli że przykładowo jak Basia ma G, problemy z chodzeniem, G, nie? Czy na przykład ma, miałaby A, B, A, G to by było ausgewöhnliche się G problemy, nie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, że są literki, po prostu o jakie upośledzenie ma ktoś, nie? Ona ma maksa i jakie ma przywileje? Że może 2 lata wcześniej na rentę iść, a tak ma iść do pracy. 2 lata przed czasem może iść na prawidłową rentę, dlatego że ma 100% upośledzenia. Chore, nie? Także ktoś powie, że prawo w Niemczech jest takie łatwe. Niekoniecznie, wierzcie mi, niekoniecznie. Okularki masz, wszystko masz. Bzit! Umiesz się tym obsługiwać? Patrz, tu wciskasz. Taką masz z osłoną, żebyś się nie skaleczyła, ci dałem. I bziump. Nie musi być prosto. Tak od razu powiem, bo już widzę, że minę krzywisz. Nie musi być prosto. Prosto, ale nie musi być aż tak mocno krzywo. Ja już widzę, maszyna lata tak, kurwa ludzie. No co ładnie. Pokaż, pokaż, pochwal się, pokaż. No zajebiście jest. No co? Nic, strzelał z tego nikt nie będzie. Na spawa się będzie dobrze. Chciałeś, to masz. Tak, to ja skończę może, dobra? Tylko tak, nie to, że chcę ci pokazać, że chcę ci ujmę jakąś zrobić, tylko też bym sobie chciał poszlifować, że tak się wyrażę. Czy to uratuje. Będziemy spawać. Metal to jest to właśnie to fajne, że możesz go... Trochę się tu nie zgadza, ale... Będzie dobrze. Powie się, że tak było. To jest Land Rover, tam nie ma nic prostego. Drugi raz to samo miejsce. No i masz za swoje. No i będzie. Trochę ząbek, trochę się przeskoczy, trochę się zeszlifuje. Kurde, krótszego nie możemy tego zrobić. Ale nie, bo to i tak będzie ścięte. Będzie dobrze. A propos. Widać mnie? Ja muszę coś sprawdzić w książce, bo u nas na ulicy jest facet, który jeździ Land Roverem jedynką. I mówię, ten Land Rover naprawdę w takim stanie jest, kurde, nóweczka, nie? Jakby z fabryki wyjechał. Mówię, kurde, no muszę kiedyś dorwać tego faceta. I właśnie dzisiaj go dorwałem. I zaraz Basia sobie tu poszlifuje, ja sobie muszę coś poczytać w książce, w instrukcji, bo on mi coś powiedział bardzo mądrego.
Także ja to idę teraz sprawdzić, zaraz Wam o tym powiem, a Basia tu będzie robić dalej. Patent jest taki. To jest to nasze oryginalne. Zobaczcie, to było z dwóch części sztukowane. Jedna, druga część. My to zrobimy całkowicie inaczej. Ponieważ my nie musimy aż tak strasznie wzmacniać, bo my mamy dużo grubszą blachę. I jeżeli, bo tu jest taka o, wypustka, widzicie, cak, uchwyt. My to pominiemy. Jeżeli my sobie zrobimy tak, że przetniemy naszą blachę tutaj, wytniemy sobie tak i to sobie tutaj wytniemy, to ta blacha tutaj, ona pójdzie w dół i ona będzie mniej więcej dochodziła tak jak tu. I potem będzie mi, nasz profil będzie wyglądał właśnie tak i tutaj zostanie nam ta blacha dolna i będzie służyła jako to do przyspawania. A i będzie mi tak sobie profil zamknięty i będzie cacy. Także Baśka, czyń swą powinność. Stukka, co tam stukała? Pokaż, co wystukałaś? Nie. Nie, bo nieładnie. Pokaż. Musisz mieć bekę we mnie, no. Co ty? W życiu się nie widzisz, ci pokaż. No dobra. Nie, no super jest. Ale tak krzywo. Troszkę tutaj, a to się zaspało, to i tak będzie wszystko spawane. Super jest. Tu przyjdą te dziury do tego, no i super. Nie, naprawdę świetnie. Pokaż, gdzie masz ten oryginał. No kurde, zobacz. Co tu chciałeś, pani? Trzymaj to tak, o. No i świetnie jest. To jest szersze, będzie bardziej stabilne, o pół centymetra, wszystko się tam zmieści, mam nadzieję, będziemy to mierzyć. No i fajnie. Okej, okay, a dobra, jak już to mamy w ręku, to. O, jeszcze raz. Jak się nazywa tego typu profil? Nie jest to teownik, nie jest to ceownik, ma to inną nazwę. I inny ownik. Tak, a do wygrania jest to. No i belka praktycznie zrobiona. Jeszcze tylko te uchwyty tutaj, te ścianki boczne. Uuu, pani, ale jest popelina. Co znowu zrobiłam? A wiesz, co zrobiłaś? Nie wiem. Ja też w sumie. Ale popelina, jaki wstyd. Albo? Co? Zobacz. A co te dziury tu na górze robią? One powinny być na dole, tu. O kurde. No i popelina. No i mówiłam, że będzie beka. Ale ja się uczę, cały czas się uczę. Tak, że proszę pani, pani uczę się. Nie było tematu. Nie, to taką popelinę naprawimy. Jeżeli woda tu wpadnie, to tu się zrobi dziury i tu wypadnie. Ta belka jest bardzo stabilna, nic się nie stało. Będziemy mieli dziury wlotowo-wylotowe, będzie dobrze. No i dobrze będzie, super będzie. Stabilna, porządna bela będzie. Ze mną tu będziesz 16 lat robił tego Land Rovera. Ale co chwilę poprawiał po mnie. Do przodu idzie. A więc na dzisiaj to już wszystko. Także jak widzicie, sama naprawiłam, sama wepsułam belkę. Popelino. Popelino. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Więc już nie przyjdę, bo mnie zwolni. Także trzymajcie kciuki. Nieważne. Ważne, że robota idzie do przodu i moim zdaniem to jest najważniejsze. Ja jestem uwalony. Szpachluję. Co innego, idź na auto. Mesia, mesia. Łapa, sub, wiesz już, żeby nie przegapić następnego odcinka, co będziemy dalej robić. Oczywiście tą belkę będziemy najpierw montować, jak tą całą ściankę zrobimy. Logiczne. Ale trzeba coś robić do przodu. Także łapa, sub, daj w górę. Możesz postawić nam wirtualną kawkę, możesz zostać naszym patronem. Linki masz w opisie, za co ci bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. A przede wszystkim, jeżeli wiesz, tak jak ci zadałem zagadkę, jaki to jest profil, pisz w komentarzach. Bo jest fajna nagroda do wygrania. Oczywiście, jak wiesz, tak samo, czym była ta rura pomalowana, pisz w komentarzach, jest bez nagrody.
satysfakcja jest. I niech kto zgadnie, to ja jestem tam w sumie raz w tygodniu w Polsce. To ugadamy się tam jakoś maile, prześlecie mi adres i pojadę i wam to wyślę. I życzę wam wygranej. To wszystko. To wszystko. No to żegnamy się. Dawaj. Trzymajcie się ciepło. Głodny jestem. Na raj. Hej.